Opuścił tron, na ziemię zszedł, swą chwałę skrył, swe życie dał, abyś mógł żyć. W ogrodzie stoczył krwawy ból, na siebie wziął strach, gorycz, ból, abyś mógł żyć. Spójrz oto raz, krwawy ślad, tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd. Ofiarą był. Więc uczmy się służyć tak, by w życiu to jak wydać i sługą być. Opuścił tron. Opuścił tron, na siebie zszedł. Stoczył krwawy bój, na siebie wziął strach, gorycz, ból, abyś mógł żyć. Spójrz oto ran, krwawy ślad, tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd, ofiarą aby w imieniu Jezusa Chrystusa bierzemy autorytet.
nad wszelkimi symptomami egoizmu w naszym życiu. W imieniu Jezusa podważamy wszelki symptom egoizmu. Będziemy żyć dla Ciebie i z Tobą. Jezu. Thank you.
sługą być. Spójrz oto ran, krwawy ślad, tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd, ofiarą był. Więc uczmy się służyć tak, by w życiu tron Jahwe dać i sługą być. To Pan nasz Bóg, to sługa Król. Zaprasza dziś, by za Nim iść i życie swe w ofierze składać Mu. Jedyny godzin.
jedyny godzien czci, jedyny godzien chwały, sługa. Jedyny godzien czci, jedyny godzien chwały, sługa król. Jedyny godzien czci, jedyny godzien chwały, sługa król. Jak byłam w szkole podstawowej, to miałam takie nurtujące mnie pytanie: po co ja tu w ogóle jestem? Po co ja się w ogóle urodziłam? Kiedy dotarły do mnie słowa Ewangelii, to zrozumiałam, że w wieczności moje oczy oglądały Pana. Uwielbiam Ciebie, Jezu. Jesteś sensem mojego życia. Dziękuję Ci, że mogę być naczyniem niosącym Twoją chwałę. Nową rodzinę. Dziękuję Ci za przyjaciół. Dziękuję Ci, że jestem częścią Twojego Kościoła. Dziękuję Ci, że obmyłeś mnie swoją świętą krwią. Nie dziw się też, że
kiedy doświadczasz życia, że przychodzi przeciwnik i cię atakuje. Nie przejmuj się tym, zlekceważ go. Dwa lata temu umarła moja mama. Diabeł myślał, że nie tym chwyci. Ale ja w Chrystusie wiem autorytet. Nad lewym uczuciem smutku w moim życiu. Rozprawiłam się z nim. I z powrotem wyszłam w miejsce mojego powołania. I ty też tak możesz. Ponieważ Pan Panów i Król Królów zamieszkuje twojego ducha. Autentycznie więzi według ciała, kiedy podważyłam lewe znajomości, lewe relacje, to weszłam realnie w doświadczenie bycia częścią Kościoła, rodziny Bożej. Poczułam to, że to ludzie w Chrystusie są moją rodziną. Dźwięki z nieba. Ja modlę się, aby ludzie mieli doświadczenie. Realne doświadczenie. Bliskości Twojej obecności. Aniołowie Boży, wchodźcie teraz w obecność ludzi. Podnieś swoje ręce. Aniołowie Boży, dotykajcie teraz ludzi. Głębina,
przezywa głębinę, głębina. Przyzywa głębinę, głębina. Przyzywa głębinę, głębina. Przyzywa głębinę, głębina.